Grupa misyjna Missionary Image z Vermont, która przywozi misyjny wizerunek Matki Bożej z Guadalupe do różnych części USA, poinformowała, że jeden z jej wizerunków zapłakał widocznymi łzami czerwonego oleju w Worcester, Massachusetts. Obraz misyjny rozpoczął swoje podróże w czerwcu 1991 roku od Międzynarodowego Kongresu Różańcowego w Narodowym Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia poprzez Amerykę i świat. Obraz odwiedził ponad 1000 parafii we wszystkich stanach USA, a także na Wyspach Karaibskich, w Kanadzie, w Meksyku, Irlandii, Anglii, Europie, Rosji, Chinach, na Wyspach Filipińskich, w Japonii, Izraelu, Australii i Nowej Zelandii. Wiele łez pojawiło się na obrazie Matki Bożej z Guadalupe. Ta fotografia przedstawia obraz misyjny, płaczący krwawymi łzami. Opiekunka obrazu misyjnego powiedziała, że otrzymała od Matki Bożej z Guadalupe przesłanie, w którym Maryja domagała się całkowitej konsekracji. Matka Boża powiedziała: zebrałam ci moje róże, a ty jeszcze nie zakwitłaś. Podlewam was moimi łzami i moją obecnością. Proszę was o to, aby wasze serca poznały i pokochały Jezusa. Nawracajcie się i pozwólcie mi napełnić was błogosławieństwem Ojca naszego w niebie. Kilku świadków widziało, jak wizerunek Matki Bożej z Guadalupe płakał po chrzcie trójki dzieci w Huntington w stanie Nowy Jork. Wierzyli, że płakał, ponieważ tak wiele dzieci chrzci się teraz bez wiary. Dwóch nastolatków było świadkami płaczu misjonarskiego obrazu podczas całonocnej adoracji Najświętszego Sakramentu w katolickiej kaplicy uniwersyteckiej w Spokane w stanie Washington. Tylko dwóch studentów przyszło na adorację tej nocy, podczas gdy wielu innych imprezowało tuż przed kaplicą. Obraz Matki Bożej z Guadalupe płakał krwawymi łzami w dniu jej święta w prywatnym domu w Lewis, Kansas. Jeden ze świadków powiedział: rano płakała krwią. Kilku z nas modliło się na różańcu, a Maryja zaczęła znów płakać łzami i łzy zmyły krew z jej oczu. Właściciel domu powiedział: miejmy nadzieję, że wszyscy możemy być zjednoczeni i bardzo się modlić, by zmyć krwawe łzy z twarzy Maryi. Pełnowymiarowy obraz Matki Bożej z Guadalupe, rozprowadzany przez apostolat Missionary Image, wypłakał obfite łzy na oczach wielu świadków, w tym księdza w Wesley Chapel na Florydzie. Gdy łzy spływały po obrazie, na oczach zdumionych świadków zmieniały się w płatki róż i spadały na podłogę. Modlitwa może zmyć łzy krwi i zmienić je w płatki róż. Papież Jan Paweł II powiedział: są to łzy smutku za tych wszystkich, którzy odrzucają miłość Boga, za rodziny rozbite lub przeżywające trudności, za młodzież uwiedzioną przez cywilizację konsumpcjonizmu i tak często zdezorientowaną, za przemoc, która wciąż rozlewa tyle krwi, za nieporozumienia i nienawiść, które drążą głębokie rowy między jednostkami i narodami. Są to łzy modlitwy i łzy nadziei, które topią twardość serc i otwierają je na spotkanie z Chrystusem Odkupicielem, źródłem światła i pokoju dla jednostek, dla rodzin, dla całego społeczeństwa. Anioł z Akita w Japonii powiedział: Matka Boża płacze, bo pragnie nawrócenia największej liczby dusz. Pragnie,
aby dusze były poświęcone Jezusowi i Ojcu przez jej wstawiennictwo. Objawienia w Akita zostały zatwierdzone przez Kościół. Biskup Ito, który je zatwierdził, powiedział: wydaje mi się, że nasz Ojciec Niebieski musi oczyścić ten skorumpowany świat, zanim pozwoli ludzkości wejść w XXI wiek. Najświętsza Matka wydaje się prosić o dusze, które ofiarują Bogu swoje żarliwe modlitwy, ofiary i cierpienia, aby przyczynić się do realizacji Bożego Królestwa Sprawiedliwości i Miłości. Taki jest sens całkowitej konsekracji duchowości papieża Jana Pawła II, którego papieskie motto Totus Tus oznacza cały Twój. Najświętsza Maryjo Panno z Guadalupe, módl się za nami. Amen.